Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na LTG. Bohaterem bitwy jest Michkow. Ja będę mówił Miśkow. Tak jest naturalniej. Stalingrad, bitwa standardowa. Losowanie. No, trudne, nietrudne. Jest dużo szóstek, ale Miśkow ma LTG, czyli Lighta. Lighty na Stalingradzie zawsze mają troszeczkę ciężej. No, może tak. Oczywiście, jeżeli przeciwnik ma dużo, dużo czołgów pancernych. Wbrew pozorom, nasz bohater nie wyjeżdża plażą, tylko jedzie po prostu środkiem. Taki zwiad na początek. No i zobaczymy, jak ta taktyka się sprawdzi. Na razie bardzo ostrożnie zawija już w kierunku plaży. W sumie ten zwiad czyni ta VK3002M, która chyba za chwilę padnie. No ale czyżby tutaj nic nie było? Tego nie wiem. No i ostatecznie i tak Miśkow się znajdzie na plaży. A na plaży też nic nie ma. Dlaczego taka bitwa? LTG po prostu. Rzadko pokazywany pojazd. Po drugie Stalingrad, czyli mapa, na której lighty radzą sobie raczej słabo. No i wynik też, jak sobie sprawdzicie na VOD Replays, wpiszecie sobie LTG, wpiszecie sobie Stalingrad, to wam wyskoczy na pewno gdzieś blisko czołówki ten wynik. Tu poza zasięgiem rysowania, znaczy poza zasięgiem spota, te dwa czołgi przeciwnika obijane. No, kuriozalna sytuacja, nikt nie pojechał na plażę z przeciwników. Dzięki temu właśnie w tym miejscu mógł nasz bohater się ustawić. No i teraz można ruszyć dalej. Już mamy 925, ale to przecież jeszcze nie koniec. Trzeba teraz zrobić to, co najgorsze, wjechać do miasta. Tu już czekała VK 3001P. Na szczęście, jakimś cudem się odbiła. No i teraz zobaczymy, co dalej. Pierwszy strzał, znaczy drugi już w sumie z tej VK, ale pierwszy penetrujący. No i chyba będzie wykończenie, chyba szybciej przeładujemy. Dokładnie, można lecieć dalej. Wynik 4-1, tak to jest, kiedy drużyna, jedna z drużyn zamyka się sama na kilku kwadratach. Automatycznie pozwolili drużynie Miśkowa rozwinąć skrzydła. No i teraz nasz bohater z pewną obawą spogląda na tego T-71DA. No i przydałoby się faktycznie jakieś wsparcie. Tamto to jest magazynek, więc nie ma żartów. No i pędzi za naszym bohaterem. No, zaraz zaczną latać pociski, ale jednak ten T-71 zdecydował, że pojedzie na kogoś innego i tam czyści K8. Teraz wybiera się na Skorpiona, no, odwagi mu nie brakuje. Nasz bohater znowu wraca na środek, przeciwnik bardzo skampiony, my jesteśmy porozrzucani dość mocno. Kolejna VK 3601H. Niestety, jak widać, działo nie jest zbyt celne. No i mamy Tigera 1, ugłuszonego troszeczkę, ale jednak dość sprawnego. Spora pula HP. Ale razem z Cromwellem myślę, że można go porobić. Trzeba pomóc nawet. To nie wypada zostawić sojusznika samego z Tigerem 1. No i strzał kończący. Ładnie Cromwell ocalał, ale jedzie po jego T-71. Więc Miśkow tego nie widzi, a powinien w sumie pomóc. Po pierwsze, sojusznik zginie. Po drugie, no, ten T-71 na pewno wypluł ze swojej strony 2-3 pestki, więc byłaby okazja złapać go na przeładowaniu.
Mamy Sztuer Emila. 2000 obrażeń. No i ten Sztuer Emil też może robnąć. Za chwilę T-71 może wyjechać też na plecy. Ma już może przeładowane. Chociaż wątpię. Żeby przeładował, nie wiem nawet ile ten mały Draniel ładuje. No i pędzimy za nim. On ucieka, więc chyba jednak nierozważnie wyjechał z ostatnią peską. Może miał dwie góra. Teraz ucieka. No, trzeba go gonić. Nawet przyjąć jakąś jedną pestkę. Teraz za wszelką cenę nie można go puścić. Lecimy. No coś tak delikatnie. Ta gonitwa za tym lightem. Mamy tutaj oczywiście Sztuer Emila, którego też warto skończyć. Wynik po 10. No i nasz bohater jakby troszeczkę osaczony z tym skorpionem przez przeciwników włączyła się do bitwy. Artyleria w tym miejscu akurat jest, ukazała się. Próbuje uciekać, ale to jest arta niższego rzędu. Ach, sojusznik wjechał w celownik. No, tu mamy jednak nie skorpiona G, tylko przecież scorpiona. Więc na spokojnie. No i mamy artę numer 2. I ten light najgorsze, że nam zwiał. Jest artka. No, troszeczkę oberwaliśmy. No niestety ta arta zrobiła nam dużą krzywdę tymi dwoma pociskami razem. No to jest jednak poważna wartość HP uszczuplona. Tutaj następna arta ucieka. Wynik po 3. No nawet w mieście, no oczywiście mamy dodatkową trudność. Artyleria może się dobrze ustawić. I ten jeden strzał oddać. W tym wypadku kończący. Tu wąskie uliczki, wąskie przejazdy. Więc w trybie TD artyleria może sobie poradzić. No i kłopot. Ładny strzał w biegu. Nasz bohater osamotniony ma za wsparcie tylko dwie artylerie, które przemieszczają się w tej chwili. Uciekają. Więc w tej chwili na pewno nie pomogą. 3000 na liczniku. Wypadałoby skończyć kawulca. No ale mamy fałkę blisko. No i co zrobi ta fałka? I czy ten kawulec się wróci, żeby pomóc wykończyć ostatni pojazd przeciwnika, czyli w sumie Miśkowa? Czekamy. Czekamy na rozwój wypadków. No, ale czekanie to jest pewna śmierć, trzeba uciekać. Light nieruchomy, light kryjący się gdzieś za ścianą, w jakimś miejscu, w którym przeciwnik wie, że jesteśmy. To jest martwy light. Ładnie, przeciwnik nie trafił, za to nasz bohater spokojnie kończy. Chociaż wiem, że to tak naprawdę nie było tak spokojnie. Odnalazł się Rusek. Wszystko są nerwy zawsze przy takich bitwach. No, tylko ci najlepsi potrafią zachować zimną krew. No i mamy jedną artę sojuszniczą skończoną. I jedziemy na ratunek drugiej. Ale przeciwnik też może się nas spodziewać. Na pewno wroga artyleria też może tutaj celować. O, niestety pierwszy strzał to kalafior. Przeciwnik niestety wjechał gdzieś, niestety dla niego, wjechał gdzieś w jakieś ruiny. Teraz obraca wieżę. No. Czekamy na strzał od artylerii, chociaż tutaj z przestrzałem może być bardzo ciężko. I nasza artyleria bardzo ładnie się sprawia. O tym właśnie mówiłem. Tutaj wąskie uliczki ułatwiają strzelanie w trybie TD.
Więc każdy czołg, który nierozważnie wyjedzie na ustawioną artę, automatycznie ma troszeczkę przekichane, o ile oczywiście artyleria trafi. No i zobaczymy, co dalej. Jedziemy po artylerię. Trochę się musiał nasz bohater najeździć, prawda? I nastrzelać mimo wszystko. Zobaczcie, zostało 10 pocisków. Więc to nie jest tak, że zapas amunicji wystarcza na bardzo długie bitwy. No i jednak ten damage na strzał też nie jest jakiś zdecydowanie wysoki. Więc to, co mamy tutaj, 3500 widocznych obrażeń, no to jest naprawdę fajny wynik, zwłaszcza w mieście. No i ta artyleria wroga może znowu się ustawić, podobnie tak jak nasza. No i może być wtedy ciężko z wygraniem tej bitwy. Zostały 4 minuty. Artyleria Miśkowi uciekła. No, niesamowite, tak? To jest bardzo mało mobilna arta. Ale jednak znalazła się ostatecznie. Chciała się tutaj zabunkrować. Nie udało się. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Medal Pasucciego. Duży kaliber i oczywiście Top Gun. 3600 obrażeń, 6 fragów, 1463 expa. No, nasza artyleria zrobiła 1900, bardzo ładnie. Wroga też. Dobrze była ustawiona na dobre przestrzały, jedna i druga. No, zrobić taki wynik na Stalingradzie nie jest tak obsiub, zwłaszcza jeżeli mamy za przeciwników szóstki, bo ta pula HP jest mała. No, tym bardziej też właśnie nasz bohater, tak? 3600 zrobił, tak jak mówiłem, na Stalingradzie. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Także można sobie łatwo sprawdzić. 5 km przejechane, no, przez te gruzy. Trzeba było się przedzierać wielokrotnie. Początek był bardzo ostrożny, znaczy miał być w zasadzie otwarciem na środku. Później jednak troszeczkę ostrożnie ta fałka pojechała przodem. Ale ostatecznie bitwa ułożyła się po myśli naszego bohatera. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.